Wiemy, że całka od minus 5 do 1 z funkcji g jest 3 i całka od minus 3 do 1 z tej samej funkcji g jest 7. I naszym zadaniem jest obliczyć całkę od minus 5 do minus 3, no właśnie z funkcji g. Może zróbmy jakiś taki rysunek, co my tu właściwie mamy. Zróbmy rysunek od minus, to może tak zrobimy tutaj, narysujemy tę oś jedną, drugą. I co, od minus 5 do 1 taki przedział nam wystrzelił. Tu powiedzmy mamy 1, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. No i co, narysujmy sobie funkcję g, tak schematycznie, prawda? Nie wiemy, jaka to jest funkcja. Powiedzmy, że to jest funkcja g od x. I co? I wiemy, ile jest całka od minus 5 do 1. No to jeżeli tak geometrycznie, prawda, co to jest całka oznaczona? No to jest pole pomiędzy, powiedzmy, jeżeli g jest dodatnia, no to to jest pole pomiędzy wykresem funkcji g a osią x, tak? Czyli to całe, powiedzmy, pole od minus 5 do 1, to wszystko białe. Wiemy, że to pole jest 3, tak? Czyli to pole równa się 3. No i to jest całka od minus 5 do 1 z g od x. Dalej, wiemy, że całka od minus 3 do 1, znamy też całkę od minus 3 do 1. Całka od minus 3 to jest tutaj do 1, czyli może zakreskujmy w ten sposób. I to jest to pole, czyli ta całka jest równa, ile? 7, prawda? 7. A o co nas pytają? Czyli tak, czyli napiszmy jeszcze raz. Całka od minus 1 do, od minus 5 do 1 g od x dx jest 3 i całka od minus 3, prawda, minus 3 jest tutaj, do 1 z g od x dx jest 7. No dobrze, czyli co to znaczy, prawda? To niebieskie pole jest 7, a to białe, które jest większe, jest 3. No to ten rysunek jest trochę niewłaściwy, prawda? Bo to znaczy, że po prostu ta funkcja jest ujemna, dlatego że to, czyli przynajmniej w części jest ujemna. Czyli może narysujmy bardziej właściwy rysunek, spróbujmy, żeby to było bardziej odpowiadało treści zadania, więc wydaje się, że bardziej właściwy rysunek będzie taki, że gdzieś ta funkcja jest ujemna, tu jest minus 3, to pole jest 7, czyli ta funkcja gdzieś, powiedzmy, powiedzmy bardziej może taki wykres byłby właściwy. I teraz byśmy mieli tak, że to jest, że tutaj to jest niebieskie, białe jest to wszystko. No, przy czym teraz jest tak, że to pole pod wykresem jest liczone ze znakiem ujemnym, prawda? Wchodzi do całki ze znakiem ujemnym. No dobrze, ale a pytają nas o co? Pytają nas o całkę. Pytają nas o całkę od minus 5 do minus 3, czyli jakby o to. No ale niezależnie od tego, jakie są rysunki, no, mamy taką własność, że jak dodajemy całka po sumie przedziałów, to jest, znaczy, że suma całek po przedziałach to jest całka po sumie przedziałów. Czyli innymi słowy, całka od minus 5 do minus 3 g od x dx. Jeżeli do tego dodamy całkę od minus 3 do 1 g od x dx, no to razem dostaniemy całkę właśnie po przedziale od minus 5 do 1. Minus 5 do 1 g od x dx. Tak? Czyli, no i teraz co my wiemy? Wiemy, że to jest, dane zadanie było, że to jest 7,
to jest 3. No, zatem ta całka od minus 5 do minus 3 g od x dx to jest 3 minus 7, prawda? Czyli minus 4. Czyli możemy tutaj wpisać, tu jest minus 4. No i możemy teraz sprawdzić sobie odpowiedź. Minus 4.